Witam, nazywam się Michał Wiatrowski, jestem specjalistą od druku wielkoformatowego oraz specjalistą od przetwarzania obrazu, czyli grafikiem w firmie Centrum Papieru. To pierwszy odcinek naszych testów sprzętów drukujących, w których zaprezentujemy Wam drukarki, papiery i techniki, którymi możecie się posługiwać przy przenoszeniu Waszych fotografii na papier. Moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam maszynę Epson Photo R2880 to bardzo wyjątkowa drukarka stosowana do niedawna przez profesjonalistów. Pozwala na otrzymanie jakości porównywalnej z tą, która jest w labie, a pod wieloma względami lepszej. Do tego nie ma wątpliwości, że druk w domu jest bardziej wygodny, ergonomiczny i przyjemny. Nie musimy zdawać się na łaskę lub umiejętności laborantów. Możemy sobie wykonać druk już do A3 w domu. Co jest takiego wyjątkowego w tej drukarce? Otóż Epson R2880 pozwala nam na wydruk w formacie A3 za pomocą aż 8 kolorów składowych. Dotąd wydruki można było robić na drukarkach z 4 kolorów składowych, to jest cyjan, yellow, magenta i czarny. W tym momencie mamy do dyspozycji więcej kolorów, które wykorzystać możemy do otrzymywania wyników naszej fotografii. Pokażę, jak to wygląda w środku. Ten wyjątkowy model Epsona jest bardzo wygodny w obsłudze. Mamy podajnik, dzięki któremu możemy wrzucić tutaj karteczki dokładnie takie, jakie chcemy. Może to być na przykład profesjonalny papier Epsona. Bardzo kompaktowa obudowa pozwala rozłożyć się i drukować z podajnika lub nawet z rolki, którą możemy wrzucić do tyłu. Dzięki stosowaniu papieru z rolki uzyskujemy efekty niższym kosztem. Wiadomo, papier z rolki jest bardziej ekonomiczny. Ta drukarka Epsona, czyli R2880, to jedna z całej rodziny drukarek, które umożliwiają profesjonalny druk w domu. Cała seria tych drukarek charakteryzuje się zastosowaniem dużej ilości kolorów. Ta drukarka, jak i poprzednie wspomniane, drukuje za pomocą tuszu Epson Ultra Chrome K3, co umożliwia stosowanie oryginalnego tuszu Epson Ultra Chrome K3. K3 gwarantuje, że jakość naszych wydruków będzie lepsza niż wszelkiego rodzaju zamienników i innych kombinacji. Profile stosowane przez drukarkę dopasowują się specjalnie do tego tuszu, dzięki czemu przy zastosowaniu odpowiedniej jakości papierów, odpowiednich profili i oryginalnego tuszu uzyskujemy najwyższe efekty fotograficzne. Epson K3 pozwala nam na druk odporny na UV, czyli na blaknięcie, w związku z tym nasze fotografie będą długożywotne. Poza tym pozwala na uzyskanie wydruków wodoodpornych. Jak to się dzieje? Dzieje się to w ten sposób, że każda kropla w cudzysłowie znajduje się w otulinie żywicznej, dzięki czemu te fotografie mają tusz zabezpieczony przed zniszczeniem i czasem. Do tego technologia K3 pozwala nam na uzyskanie fotografii dobrze nasyconych, w wysokiej jakości kolorach oraz dobrych kontrastach. Ultra Chrome K3 to technologia pigmentowa. Jeżeli chcemy uzyskać najwyższej jakości wyniki fotograficzne, powinniśmy stosować oryginalne papiery Epson. Razem z drukarką dostępne jest oprogramowanie, czyli sterowniki i profile druku, które umożliwiają nam uzyskanie optymalnej jakości na oryginalnych papierach i tuszach, pod warunkiem, że takie właśnie oryginalne papiery i tusze stosujemy. Oczywiście jest również możliwość zastosowania markowych, czyli wysokiej jakości papierów innych marek, natomiast wymaga to odrobiny wiedzy i zastosowania oprofilowania dla tych właśnie specjalnych papierów. Natomiast jeżeli stosujemy papiery Epson wraz z oryginalnymi tuszami, wszelkie ustawienia druku będą dość proste, a nasze efekty uzyskamy bez zbędnej wiedzy i bez wnikania w szczegóły techniczne. Drukarka Epson R2880 razem z tuszami Ultra Chrome K3 pozwala nam na uzyskiwanie świetnych efektów, to już wiemy. Natomiast nie każdy wie,
że można uzyskiwać je całkiem niskim kosztem. Wszystko to dzięki zastosowaniu 8 wkładów kolorowych. 8 wkładów kolorowych powoduje, że kiedy drukujemy fotografię z, na przykład z wakacji z dużą ilością koloru niebieskiego, powiedzmy nieba, zużywamy na początek, załóżmy, większej ilości tusz niebieskiej. Po wydrukowaniu takiej całej serii zdjęć bardzo łatwo jest nam bez wymieniania innych kolorów wymienić sam cyjan, czyli niebieski. Przenosi się to bezpośrednio na całkiem ekonomiczne wyniki tej drukarki. To wszystko dzięki zastosowaniu, tak jak już mówiłem, 8 tuszy składowych. Jeżeli otworzymy sobie w ten łatwy sposób drukarkę, możemy wymienić te tusze bezproblemowo. Zaraz głowica ustawi nam się w odpowiednim miejscu. W ten sposób uzyskujemy dostęp do tuszy, które są zastosowane. Mamy tutaj więc standardowo, jak w każdej drukarce, yellow, magentę, cyjan i czarny. Natomiast bardzo wyjątkową cechą tej drukarki jest zastosowanie również jasnej wersji magenty, czyli vivid light magenta, light cyan, czyli jasnej wersji cyjanu, oraz zastosowania dodatkowo dwóch szarości. Pozwala to na uzyskiwanie świetnych efektów w fotografii czarno-białej, ponieważ do fotografii czarno-białej nie będziemy potrzebowali używać dodatkowych kolorów. Efektem czego mamy 3 standardowe kolory, 2 wersje light i gradację 3 stopni szarości do czerni. Za momencik pokażę Wam, jak drukarka sprawuje się w praktyce, drukując zdjęcia i kolorowe, i czarno-białe. Natomiast musicie pamiętać, że idealne efekty druku, lepsze od tego, które możecie uzyskać najczęściej w fotolabach, uzyskacie tylko i wyłącznie stosując oryginalne tusze i oryginalne papiery lub też markowe papiery przy połączeniu z odpowiednim oprofilowaniem. To jest bardzo ważne, ponieważ każdy profil drukarki i wszystkie jej ustawienia przeznaczone są właśnie dla tych tuszy. Odpowiedni tusz i odpowiedni papier to połowa sukcesu. Tak naprawdę stosowanie wszelkiego rodzaju zamienników nieznanych firm, szczególnie dotyczy to tuszy, powoduje efekty opłakane, jakoś mizerną i właściwie wtedy nasza drukarka, mimo że mogłaby uzyskać jakość profesjonalną, uzyskuje jakość marną. Teraz przejdziemy do druku, żeby udowodnić, jaką jakość możemy uzyskać z tej właśnie drukarki. Kluczem do jakości wydruków jest zastosowanie szerokiej gamy kolorów. Jak widać, mamy tutaj standardowe kolory, lighty i, jak wspomniałem, skalę szarości, czyli light, light black i foto. Do tego istnieje możliwość stosowania jeszcze tuszu czarnego, matowego. Stosuje się go specjalnie do papierów matowych typu fine art i innych tego typu materiałów. Do wydruków próbnych zastosujemy papier Luster Photo Paper, oczywiście produkcji Epsona. Pamiętajcie, ten papier pozwoli Wam uzyskać odpowiedniej jakości wyniki tylko przy ustawieniu w sterowniku dokładnie tego rodzaju papieru. Każde ustawienia odpowiedzialne są za konkretny rodzaj papieru. Zdjęcie, jak widać, ma bardzo wysoką jakość, świetne kontrasty. Do tego oczywiście czarno-białe zdjęcie drukujemy stricte w czerni i bieli, czyli nie dostajemy żadnych zabarwień fioletowych lub zielonkawych, jak to często zdarza się przy drukarkach amatorskich. Wysoka jakość, duża ostrość obrazu, świetne nasycenie w przypadku kolorowej fotografii, tudzież świetna czerni i bieli, wysoki kontrast w przypadku fotografii czarno-białej. Jak widać, kolory są nasycone, żywe, a zdjęcie jest ostre. Tą fotografią kończymy pierwszy odcinek naszej miniserii o drukarkach, fotografii i drukowaniu. Czekamy na Wasze uwagi, komentarze, podobało się lub nie. Znajdziecie nas na Facebooku jako Centrum Papieru i jako xxlfoto.pl. W następnym odcinku pokażemy Wam troszeczkę większą drukarkę, na której można wyprodukować sobie nawet małą wystawę
lub też jakieś zlecenia reklamowe. Zapraszam i dziękuję za uwagę.